Pewnego dnia postanowiłem udać się do opuszczonego domu w środku lasu. Jak się okazało, było to wielkie, opuszczone gospodarstwo, gdzie już sam dom robił niesamowite wrażenie. Jedyne wejście prowadziło przez małą szczelinę w oknie. Naprawdę było ciężko się tam dostać. Gdy już wszedłem do środka, wnętrze prezentowało się, jakby obca forma życia była w trakcie przejmowania tego miejsca. Każde z pomieszczeń wyglądało, jakby miało lada chwila się zawalić. Lecz dom był tak ciekawy, że postanowiłem zaryzykować. Gdy tak zwiedzałem poszczególne pomieszczenia, w jednym z nich znajdowało się coś, co naprawdę mnie zszokowało. Cześć wszystkim, z tej strony Wietrzyk. Witam na kolejnym urbexie. I tak, zdecydowanie jest to mój najbardziej, znaczy może jeden z najbardziej ekstremalnych wejść na urbex, jakie miałem. No i ekstremalnych urbexów. A dlaczego tak mówię? Nie wiem, czy widzicie to za mną, już wam pokazuję, ale zaraz zobaczycie, jak ja w ogóle się tutaj dostałem. Ale zanim to zobaczycie, to co znajduje się w jednym z pokoi, naprawdę mnie zamurowało. Byłem w szoku, ale to zobaczycie w trakcie tej eksploracji. Zaczynamy. Tak, widzicie to okno naprzeciwko mnie? Tak, przez to okno musiałem się dostać tutaj do tego opuszczonego domu. Zobaczcie, to wszystko grozi naprawdę już grubym zawaleniem. Ja się tu już naprawdę dość mocno spóźniłem do tego wszystkiego tu. Cegła już nie daje rady. Niesamowita wilgoć tu panuje. No szkoda, bo ogólnie tak jak widać, strych mógł być naprawdę ciekawy. Tu koło mnie są jakieś meble. Zaraz może zobaczymy. O, a tutaj jakaś strzykaweczka. Najprawdopodobniej do mierzenia cukru. Zestawik. Tak jak widać, tu już jest tak strasznie wszystko spleśniałe, zawilgocone. Już tego tu nie otworzę, nie? To już po prostu przywarło do tego wszystkiego. Zobaczcie, jak ten żyrandol w ogóle wisi już na końcówce. Zaraz to wszystko tutaj się zawali. Aż się boję tu chodzić. Tak, tutaj za bardzo nic nie ma. Ponieważ wszystko już się tutaj zawaliło. Ja teraz będę musiał przejść po tej kanapie tutaj do tego pomieszczenia tam. Miejmy nadzieję, że nic tu mi na głowę nie spadnie, a ryzyko jest duże. I tu od razu na ścianie wisi taki, no niestety, muszę to powiedzieć, spleśniały Pan Jezus. Czemu spleśniały? No bo wilgoć jest tutaj niesamowita. Jakoś się udało przejść i zobaczcie, co tu jest zawalonego. Tu są narty. To są chyba jakieś stare narty. Chyba dobrze mówię. Chyba tak. Tu leżą stare narty. Ojejku. Co tu się dzieje? Nie wiem. To więcej światła się przyda. Całe piętro wpadło na dół. Ale właściciele musieli być bogaci. Tak mi się wydaje. Ponieważ zostało dużo. Znaczy widać już po samym sprzęcie, że właściciele byli dość majętni, czyli bogaci. I tak, muszę się dość mocno śpieszyć z tą eksploracją, nie wiem czy widać, ale zaczyna zmierzchać i fajnie by było, jakby mnie tutaj noc nie zastała, że ja tu spróbuję wejść. Uda mi się tu wejść? Kurczę, te narty trochę mi przeszkadzają, ale tu jeszcze widać, że to narty ty-a-ty-ry-a. Dobrze, udało mi się przejść. I tak, część strychu się zawaliła tutaj. Zobaczcie, jak to wszystko tu wygląda. Wow. Masakra. Z tej ruiny to wyciągnę. Tak. To są drewniane jeszcze. Tak, to są jeszcze drewniane narty. Tylko wszystko jest niemiłosiernie zgniłe.
Nie wiem, czy to za mną widać. Ale chyba widać. Co się stało z tą szafą tu od tej wilgoci. No i tak, w tej teczce nic tam ciekawego nie ma. Zeszyt jest totalnie spleśniały. Takie łoże jeszcze. Myślę, że jak wejdę na te łoże, to się może wszystko zawalić. Tu nad tym łożem takie jeszcze piękne obrazy pozostawały. Wow. Naprawdę ładnie to wygląda. Szkoda, że musi tutaj to wszystko zgnić, że tak powiem. Tam jeszcze taka lampa stylowa z tamtych czasów. No i standardowo toaletka. Musiała być kobieta. I tutaj za mną, zobaczcie. Ktoś niestety nie uratował tych książek i wszystkie te książki pogniły. To jest taka cała biblioteczka. Zaraz może zobaczymy. O, jest pierwszy tytuł. Ogniem i mieczem. Ale tak jak widzicie, wydaje mi się, jaki to jest ważne dla wszystkich kierowców. Powiem wam, że trochę zaczynam się martwić, bo bardzo psy zaczęły szczekać. Mam nadzieję, że tu nikt się nie zbliża do mnie. Na szczęście jeszcze nie ma wieczoru, to mogę poświecić trochę światłem i się nie rzucać w oczy za bardzo. Ale ten dom jest w środku lasu, znaczy to jest mini taka willa w środku lasu, można powiedzieć. Tylko strasznie zgniła. Patrzcie, jeszcze taka szafka nocna tutaj też pozostała. Niestety, tyle po nas zostanie. Tutaj mamy gazetę z 1983 roku. Jak tu jest wszystko zgniłe, ja aż to czuję przez spodnie, jak tylko się oprę albo coś, ten deseń. Patrzcie, co się dzieje z książką. To jest tragedia. No niestety. Niedziela. O Jezu, ale śmierdzi. Tragedia. Dobra, to są wszystko czasopisma na niedziela. Wybaczcie, moi kochani, ale chętnie bym się tu dłużej zatrzymał, ale bardzo to wszystko śmierdzi. Po prostu jest to nie do wytrzymania. Jest to wilgoć wszechobecną, panującą. Dobra, wychodzę. Tutaj się tak to prezentuje z tej strony. No myślę, że ostatni rok już tego. Już się tutaj nikt nie dostanie. Ja jestem już tutaj na ostatni gwizdek, zanim to wszystko się zawali. Ale jest mega ciekawie. Tutaj mamy kuchnię. Zobaczcie, jakie ogólnie symbole lub znaki powywoływała pleśń i wilgoć. Wow, jeszcze czegoś takiego po prostu nie widziałem. Ale na górę już nie wejdę, bo widzę, że to wszystko już jest pod łukiem. No i wejście na górę już grozi kalectwem. To tutaj mamy zdjęcie Jana Pawła II. Również spleśniałe. Ale tu może od prawej strony zacznijmy. Mamy tutaj przetwory, beki, jak to kiedyś właśnie ludzie sobie trzymali w takich spiżarniach na ciężki czas. Dobra, ja tu nie wejdę, nie ma mowy. Ale tu jest taka typowo spiżarnia. Nie wiem, czy widać to wszystko. I zobaczcie, okna są zakratowane. Ciekawe. W sumie ten dom jest w środku lasu i wcale się nie dziwię, że właściciele pokratowali okna, ponieważ nigdy nie wiadomo, kto może przyjść z tego lasu, tak? Jeszcze w tych latach 80-tych, 90-tych to w szczególności było niebezpiecznie. Jeszcze tak, dajmy na to, samemu tu mieszkać, czy nawet z rodziną. Sam bym się na pewno bał. Nie wiem, czy będzie to widać, ale te pajęczyny tworzą piękny wzorek na tym oknie. Dobrze, nie będę się już zachwycał. Przechodzimy do szafek z lekami.
Zobaczymy mniej więcej, kiedy to zostało opuszczone. O, bo od razu mi się rzuca pierwszy 2004 rok. Kolejna herbata, ziele świetlika, jeszcze nie rozpakowana w ogóle. Ziele świetlika. O, jest, 2001 rok. Rozumiecie? 22 lata. Ta herbata jeszcze jest nierozpakowana po 22 latach. Dobra, to pierwsze wziąłem. 08-2010. Czyli 2010. Nie wiem, czy na plastach może być jeszcze data ważności. Nie, tutaj jest. 2009. Czyli narzuca nam się 2010 rok. Był to... Był ostatni rok właścicieli tego domu. Woda utleniona. Zobaczymy. Złoty 7.03, chyba 2003 rok. Tutaj kolejne leki. Może tylko jeszcze jeden sprawdzimy, bo to też nie ma sensu, tak już mniej więcej wiemy. Tu musicie mi uwierzyć, 2009 rok. O, tutaj jest. Nie wiem, czy będzie widać, ale tutaj jest termometr. I on wskazuje, jest tylko do minus 5 stopni, czyli taki typowo pokojowy. I nie da się zobaczyć, ile on wskazuje. Chyba jest za bardzo zgniły. Dobra. Naprawdę jest kupę tego sprzętu, tak jak widać. O, flegamina. Pamiętam, że stosowałem flegaminę. Tutaj kolejne leki. Ktoś naprawdę dość ostro mi się wydaje chorował, zobaczcie. Wow, ile tu jest leków. Multum. Finpros. Tabletki powlekane. 2009 rok. Czyli... O, ktoś miał astmę. Ktoś bardzo schorowany tu musiał mieszkać. Zobaczcie, w jednej z szuflad znalazłem jakieś niemieckie dokumenty w jednej z szuflad. Ciekawe. To samo. Może ktoś z was wie, co to jest za dokument. Tu jakieś słoiki, to typowo takie produkty do kuchni. A tu pusta szuflada. O, zobaczcie, tu jeszcze taki PRL-owski, już niestety uszkodzony wazonik jest. Dobra, jest kuchenka. O, jest gazeta. Chyba Katowice, gazeta.pl. 2009 rok. Moderna nie bała się deszczu. Tu jest wszystko zgniłe, totalnie. Od tej wilgoci. Tu jeszcze takie, to się chyba nazywało kanki do mleka. Fajnie to wyglądało kiedyś. Fajnie. Takie chyba to emaliowane. Najprawdopodobniej kiedyś w takich kankach nosili ludzie mleko. Jest już rozwalony. Tu jeszcze mamy takie ładne kubeczki. Może zobaczymy. O, tutaj jakąś jedną datę ważności. Jest 2008 rok. 2008 rok, kubeczki są jakieś, nie no, nawet ładne. Zobaczcie, porządnie kubeczki wyglądają. Fajnie to wygląda, porządnie. O, tu jeszcze takie kubki też emaliowane, można powiedzieć. To nasi dziadkowie i babcie z takich jeszcze pili. Przechodzimy do kolejnego pokoju i od razu nam się nasuwa, że mieszkała tu na pewno schorowana osoba. Ale powiem wam, że ten budynek już się tak wali, że masakra. Cały czas słyszę, jakby ktoś po górze chodził, rozumiecie to? A to mi się wydaje, że odpada tynk i leje się woda po prostu. Ale tutaj w ręku trzymam taki świstek recept. Widać, że no, ktoś ostro chorował. Ten świstek recept jest na pana Zbigniewa. Czyli wiemy, że mieszkał tu mężczyzna. Ale czy był żonaty? Może jeszcze nam się uda znaleźć jakieś dokumenty. Czy miał ten człowiek rodzinę? Przechodzimy do
kolejnych pomieszczeń. Zobaczcie, jak ta lampa w ogóle się oderwała od sufitu. Jak ją długo musiała wypłukiwać ta woda, żeby ona się tak oderwała. Dobra, zaczniemy wyjątkowo od lewej strony. I tak, mamy tutaj palmolive, ale palmolive nie widać. Zobaczcie, że i tak są dwie szczoteczki, krem do golenia. Palmolive to jest taka typowa łazienka dla mężczyzn. Ja sam taką posiadam. Czyli typowo jeden żel pod prysznic, ewentualnie maksymalnie szampon do włosów lub po prostu jedno do olin. No i maszynka do golenia. To jest typowa łazienka kawalera. Zobaczcie. Tutaj właśnie już wchodziło do góry. O, tutaj jakie piękne wzory nam robi pleśń. Powiem wam, że nie chcę tu za długo przebywać. No, tak jak widać, wanna już w opłakanym stanie. No i kibelek. To wam będę pokazywał kibelek. Dobra. Tutaj jest... O jacie! Nie no, to jest coś niesamowitego. Dobrze, że te wszystkie korki są powykręcane, ale nie wiem, czy będzie to widać, ale tak, ten dom ma prąd. Ten dom jest w tak katastroficznym stanie i on ma prąd. Wcale mnie nie będzie dziwiło, jak tu w końcu do jakiegoś pożaru dojdzie albo czegoś, choć tu jest taka wilgoć, że ciężko będzie, żeby nawet pożar powstał. No ale kto wie. No tak, ja tu nawet już nie będę wkładał rąk do tego, bo jest tak to zgniłe, że masakra. Ale typowo jakiś płaszcz, marynarka. On sobie tutaj samotnie mieszkał. Wiecie co? Tutaj może spróbuję się dostać na własne ryzyko. Na samym końcu tu jest piwnica, tak jak widać. Piwnica może być mega ciekawa. Piętro, może tylko wejdę trochę po tych schodach i zobaczę, co tam jest. No i to wszystko. To są jakieś bibeloty, ale to zaraz. I teraz, jak już widzicie, wchodzimy do najciekawszego pomieszczenia w tym całym domu. Zobaczycie, co tutaj się kryje. Coś niesamowitego. Ale zaczynamy od prawej strony, żeby wam nie popsuć niespodzianki. Zobaczcie, jak to długo już musi być tu opuszczone, że to jest doprowadzone do takiego stanu, że tu sobie rośnie mech. Czyli dajmy na to, że właściciel tego miejsca, no kawaler najprawdopodobniej, pan był kawalerem, tak wnioskuję oczywiście, może wy mi coś podrzucicie, może też coś zauważyliście ciekawego, co mnie ominęło i wiecie więcej już na ten temat, ale moim zdaniem tak, kawaler 2009-10 zmarł, czyli 13 lat temu i przez 13 lat doprowadziło się to wszystko do takiego stanu. Masakra. Jest jakaś książka. Księga Tatr. Mamy Księgę Tatr. Jan Paweł II. Pan był wierzący. Są jakieś drobne pozostałości po PRL-u. To jak widać. Takie dość fajne naczynka pozostawało jeszcze. Też takie kiedyś miałem na różne szpargałki rzeczy. Fajnie się to prezentuje. No i tak no, kupa książek, tak jak już widać, nie do uratowania. Zobaczcie, ja wam może je skameruję, zobaczycie sobie mniej więcej tytuły. Może jeszcze wam się uda odczytać. I tak, wziąłem pierwszą lepszą książkę stąd i to jest Kopciuszek. No szkoda, że to się wszystko zmarnowało. Kraków, wydawnictwo Kraków. O, tutaj jeszcze zostały jakieś alkohole nawet. Zobaczcie, co się stało z tą kanapą tu, że nam to już sobie leży. Kiedyś był tutaj, tak? Tak wygląda ten strop. No i tak. I zobaczcie, tu jest najciekawsze. To jest pianino.
Wow, po prostu coś niesamowitego, co się stało z tym pianinem. Dlaczego ktoś tego nie uratował? Powiedzcie mi, to jest karygodne po prostu. Teraz chcę wam pokazać, ogólnie zwracam się do wszystkich tych, którzy są anty temu, żeby te rzeczy ratować, żeby one sobie wszystkie tutaj zostały i już wam pokazuję, jak one potem wyglądają. Jak te wszystkie rzeczy zostają, to się z nimi dzieje. Tutaj pisze tylko 19251. Nie wiem, może ktoś rozpozna, co to jest za model, ale jest przepiękny. Szkoda. Szkoda, że się zmarnował. Myślę, że tutaj nic nie trzeba więcej mówić do wszystkich antyfanów urbexu i ratowania takich rzeczy. No i tak, moi kochani, ja będę chciał się zaraz stąd ulotnić, bo naprawdę już w gardle czuję takie coś niemiłego. Jest przez tą wilgoć i przez to wszystko. Tak, ja spróbuję może wejść tu na szybko jeszcze, zobaczyć. No w jakim... Nie. Powiem wam, że te dechy stare. Zobaczcie, jakie schody. Wow. Niesamowite. Szkoda, że naprawdę bardzo solidne. To było mega, mega solidnie. No i dotąd mogę tylko wejść. Dalej to już. Dalej na pewno było ciekawie, ale ja tu dalej już nie wejdę, ponieważ swoje życie szanuję jeszcze. Nie jestem aż takim szaleńcem, żeby tu wejść. Ale widać jeszcze taki stary telefon. No to może was jeszcze wpuszczę. To jakiś pokoik, ale już cały zawalony. Dach był w kiepskim stanie, jak widać. No i wszystko się zawaliło. Szkoda, bo tu na pewno, kurczę, nie napowiem wam, że tu był mega klimat. Mega klimatycznie musiało tutaj być. O, tam flaga jeszcze Polski jest. Nie wiem, czy ją widać, nie pokażę wam palcem, bo boję się spaść. O, tutaj była drabina na strych. Nie mam jak was tam dać na ten strych. Nie no, niestety. Ja muszę... Strasznie mnie korci, żeby tu wejść. Żeby zobaczyć. Ale wiem, że jak tu wejdę, to może być to moje ostatnie wejście. Pierwszy raz, ale rezygnuję z tego. Choć strasznie mnie korci. Ale nie będę się kierował tym razem sercem, tylko będę się tym razem kierował rozumem. No i tak, tutaj na schodach też leżą jakieś jeszcze pozostałości. Ale też wszystko jest tak spleśniałe. To jest tragedia. Czekajcie, ja sobie muszę tu jakoś zejść i nie spaść. Tu są takie jeszcze kurtki. Trochę mnie zaczyna wszystko martwić, bo chyba zaczyna się ściemniać. Ale na szczęście już tylko ostatnie pomieszczenie przede mną, czyli ta piwnica. Dobrze, schodzimy do tej piwnicy. Ale zobaczcie, tu jest jeszcze jakaś skrytka. Jak się wchodzi do piwnicy. Powiem wam, że mega solidne drewno. Mega. Tyle wilgoci, a to się trzyma, jak nie wiem. A tu były trzymane jakieś różne klamoty, jak to się mówi. O, Pepsi. Czy to była, czy to jest Pepsi? 2007 rok. A gdzie Coca-Cola? Tak. Pepsi z 2007 roku. Ja bym nie Coca-Cola. To jest jakieś detergenty najprawdopodobniej. Wow, tam jest jeszcze kolejne pomieszczenie w piwnicy. Tego się nie spodziewałem.
są jakby jakieś drzwi. Aha, może tu od tego są te drzwi. No, że tu będzie tak rozległa piwnica. Szkoda by jej nie zbadać. A tutaj mamy kolejne pomieszczenie piwniczne. Nie no, nie spodziewałem się, że... Powiem wam, że nie spodziewałem się, że w takim domu będzie tak wielka piwnica. Już odkrywamy, jakie tajemnice skrywa. Nie wiem, czy to widać, ale tak. Zobaczcie na tą latarkę. Tyle tu jest syfu. I dlatego chcę stąd jak najszybciej iść, żeby tego jak najmniej wdychać. Bo potem na starość się to odbije. Dobrze, na szybko zobaczymy, co tu są za rzeczy. Jest tu jakiś alkohol. Chyba królewski pisze. Wydaje mi się, że alkohol królewski. Są tu jakieś trunki. Po prostu właściciel tutaj trzymał trunki. No i słoiki, stare butelki. Tak jak widać, nic ciekawego nie ma. Zobaczymy jakieś skrzynki. Naprawdę ta piwnica jest mega, mega mroczna. Ostatnio w tak mrocznych piwnicach byłem w pewnym pałacu. Tutaj wam się gdzieś wyświetli link do niego. Naprawdę również były przerażające i strasznie mroczne. A byłem tam wieczorem, to jeszcze nasilało klimat tego miejsca. Sami zobaczcie, wejdźcie w ten film, jak obejrzycie ten. O, był kot, widać karma dla kota. Jakieś butelki również powinie tam. Widać, tu jest jakiś znak. Nie wiem, może ktoś to odczyta. Ja nie potrafię tego odczytać. No i tu takie miejsce typowo na opał. Co mamy tutaj? O, tutaj kol... tutaj chyba była bimbrownia. Tak, bimberek się tutaj kręcił ostro chyba. Cała destylarnia. Fajne miejsce na destylowanie z bimberku lub wina. Może wino, może bimber. Całe balony takie. Tutaj pojemniki na te balony. Może mieszkał tu Bogdan Bonner. Takie typowo z tej bajki. Jak ktoś nie wie, to niech sobie obejrzy. Bajka o egzorcyście walczącym z demonami piekielnymi. Tutaj sobie ktoś pędził bimberek lub winko. Fajnie. Też bym takie chciał mieć pomieszczenie. Idziemy jeszcze do... O, jeszcze taka stara lampa się uchowała. Dobra, wchodzimy do ostatnich pomieszczeń. Co to było? A, typowo miejsce do trzymania węgla. Tak jak widać, nic ciekawego nie ma. No a tutaj piec do palenia. No i tu syp na węgiel. Taki standardowy w tamtych czasach. Tak się ten piecyk prezentuje. Ale tu jeszcze się nie rzuciły w oczy jakieś gazety. Szybko zobaczymy datę. Dziennik Zachodni. 1 października 2004 rok. Dobra. Ja stąd uciekam, bo naprawdę jest tu mega, mega, mega zgnilizna, kiła i mogiła. Od razu po wyjściu z tego domu aż mi się lepiej zrobiło. Strasznie zniszczony był ten dom. O, zobaczcie. Tak się ta posiadłość prezentuje z zewnątrz. Musiało być naprawdę kiedyś ładne miejsce. Tutaj. Szkoda, że tak wszystko upadło. Ale tak jak widać, tu są jeszcze jakieś pomieszczenia. No, tu są jeszcze jakieś pomieszczenia gospodarcze. Jak widać. Jeszcze sobie zobaczymy je. Widać, że trochę się tutaj uchowało. Więc wchodzimy do pierwszego. W pierwszym typowa słoma. O, jakaś taka starodawna jakby piła. Możecie mi powiedzieć, co to było? Słomy pełno i takie klimatyczne drewniane pomieszczenie.
O, tu mamy jeszcze jakieś meble. Tutaj nam się rzuca w oczy jakaś skrzyneczka. Polisz coś tam. O, tutaj będzie data tego mebla. Chyba nie, za bardzo niestety już zniszczone. No i tak, jakieś znicze. Naprawdę wyglądają na dość stare te znicze. Widać, że też tu już wszystko się rozpada. Pomału. O, a tutaj mamy drabinę. I trochę by mi było żal, jakbym sobie nie wszedł na tą drabinę i nie zobaczył, co jest tam. W tym ciekawym pomieszczeniu. Wchodzimy. No i tak, weszliśmy. W tym pomieszczeniu niestety nic za bardzo nie ma, jak widać. Pustka. Tam też się nic za bardzo nie rzuca w oczy. Na tym strychu stodoły. Fajnie, bo ta drabina nie jest przegniła i może mnie utrzymać z moim ekwipunkiem. Dobrze, tu mamy pełno skrzynek ogólnie. I tu jakiś taki prowizoryczny jakby szałas na coś. Na jakieś zwierzęta. No i tak, skąd wszedłem, stąd kończę. Przy tej pięknej, okazałej beczce podsumujmy naszą wyprawę. Takie informacje udało mi się stąd uzyskać. Wnioskuję, że mieszkał tu samotny kawaler, który dożył swoich dni do 2009-2010 roku. No i od tej chwili jest to wszystko opuszczone. Musiał dość chorować ten pan, ponieważ było mnóstwo leków. No i pozostawił po sobie pełno pięknych książek. Lecz no co z tego, że za swojego życia wszystko pozbierał wraz z tym pięknym pianinem, jak wszystko i tak przejęła natura. Zobaczcie, jeszcze takie piękne wzorki porobione nad oknami. To stare budownictwo. Nie wiem, czy to jeszcze nie, niemieckie. No ale dobrze, co ja będę przeciągał. Ja wam dziękuję i do następnej wyprawy. Cześć!